wizytę w Niemczech rozpoczynamy od Parku Narodowego Szwajcarii Saksońskiej. Bastaj, czyli baszta, to formacja skalna stanowiąca jedną z największych atrakcji turystycznych parku. Turystów przyciągają tu widoki na malownicze zespoły skalne, leżącą w dole Łabę i położony nad nią kurort Ratten. Na płaskowyżu wznoszącym się 247 metrów nad poziom Łaby leży twierdza Königstein. Dom z bramą wjazdową i płaskorzeźbą przedstawiającą Augusta Mocnego. Makieta twierdzy. Stara zbrojownia. W XIII wieku Czesi wybudowali tu zamek warowny. W połowie XV wieku rejon ten został wcielony do Saksonii. W 1559 roku rozpoczęto przebudowę zamku na twierdzę, co trwało 172 lata do 1731 roku. Widok z murów twierdzy na Łabę i miasteczko Königstein. Zamek Fryderyka. Wieża Głodu, zamek Georga, w średniowieczu nazywany cesarskim. Kościół garnizonowy z 1676 roku był pierwszym kościołem garnizonowym w Saksonii. Renesansowy zamek Magdaleny z początku XVII wieku. Plac Defilad jest miejscem historycznych pokazów. Budynek studzienny ze studnią o głębokości 152,5 metra.